Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto makowe na białkach. Niektórzy na to mówią ciasto piegusek. Potrzebować będziemy szklankę białek. W moim przypadku jest to 7 białek, ale to jest uzależnione od wielkości jajek. Szczyptę soli, pół szklanki mąki pszennej, szklankę zmielonego maku. Ja mielony mak kupuję w markecie. Szklankę cukru i łyżeczkę proszku do pieczenia. Białka z cukrem i szczyptą soli ubijam na sztywno. Białka już mam ubite i teraz dodaję mąkę i delikatnie mieszamy. Włączymy składniki. Proszek do pieczenia. Na małych obrotach, aby ciasto było napowietrzone. I teraz dołożymy mak. Ale mak już pomieszam ruchem półkolistym. I ciasto przełożę do formy. Formę mam wyłożoną papierem do pieczenia. Forma 25 cm. I będziemy piekli około 35 minut w 170 stopniach. Tak. Musimy pamiętać, aby ciasto miało jednolitą konsystencję. Świadczy o tym, że składniki są dobrze połączone. Powierzchnię należy wyrównać i dajemy do piekarnika. Ja mam piekarnik gazowy. Jeżeli mamy piekarnik z termoobiegiem, czas pieczenia skracamy. Umawiamy się do suchego patyczka. Wbijamy patyczek, jeżeli jest suchy, świadczy o tym, że mamy ciasto upieczone. I ciasto makowe, piegusek, wędruje do piekarnika. Ciasto na białkach już mam upieczone, a teraz zrobimy masę i później damy jagody i zalejemy tężejącą galaretką leśną. Na krem potrzebować będziemy litr mleka, 3/4 szklanki cukru i kostkę masła oraz 3 budynie. Budynie rozprowadzam w mleku i na gotujące się mleko dołożę masło i rozmieszane budynie. Budyń gotujemy 3 minuty. Do gotującego się mleka dodaję masło i dolewam rozmieszane budynie. Na sam koniec dodaję cukier, aby masa nam się nie przypaliła. I gotujemy. Jak wspominałam, 3 minuty. Budyń już mamy ugotowany. Dodajemy cukier. I dokładnie mieszamy. I gorącą masę wykładamy na miszkopt. Na ciasto, przepraszam.
studzimy, później damy jagody i zalejemy tężejącą galaretą. I ciasto będziemy mieli gotowe. Tak. I teraz należy ostudzić. Na ostudzoną masę budyniową wyłożyłam jagody i zaleję tężejącą galaretką. Galaretkę rozpuściłam w 1,5 szklance wody. W porze letniej możemy dać dowolne owoce, jakie mamy, takie możemy dać. I teraz ciasto dajemy do lodówki do całkowitego stężenia. Tak wygląda przygotowane ciasto, które wędruje do lodówki. Tak najlepiej na 4 godziny.